Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Moi drodzy, jestem pod garażem, przy którym budowałem przez ostatnie kilka tygodni kampera, remontowałem naszego Volkswagena LT35, a w tym odcinku, zgodnie z moją obietnicą złożoną w ubiegłym tygodniu, opowiem wam o kulisach powstawania tego campervana, o kosztach remontu, gdzie co kupiliśmy i dlaczego zamontowaliśmy taki, a nie inny sprzęt. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką budową kampera, campervana, busa, przeróbką, to będziecie mogli sobie wyciągnąć garść inspiracji z tego filmu. Zanim zaczniemy mówić o kosztach, to chciałbym się podzielić z wami taką ciekawą nowiną. Reaktywowaliśmy linię naszych kubków, zarówno metalowych, jak i biwakowych, i kubki, które część z was już zna, ponieważ sprzedaliśmy ich ponad 4000. Kubki biwakowe, idealne do kampera, powróciły do naszego sklepu, bo już wydawało nam się, że wszyscy już je mają, ale cały czas dostajemy prośbę o to, żeby jeszcze je wznowić sprzedaż, więc zamówiliśmy jeszcze te kubki. To są nie chińskie kubki, one są produkowane we Francji, na drugie zrobione w Polsce. Są to kubki do kampera, nie tłukące, z plastiku wolnego od substancji szkodliwych. Co więcej, można go używać w zmywarce, można nalewać gorące napoje, nawet wrzątek, i nie szkodzi to podczas picia, a co jest najlepsze i to, co wszyscy użytkownicy tych kubków bardzo sobie chwalą, to jest miarka. Z tyłu jest miarka i jest od 50 ml aż do 300 ml ma cały ten kubek. Można sobie zrobić różnej proporcji drinka, napój lub podczas gotowania. To jest bardzo dobra jaka miarka dla kucharzy, którzy gotują. Nie trzeba wozić ze sobą miarki, tylko wystarczy mieć po prostu kubek od podróżowania. Więc kubki wróciły, więc jeżeli macie ochotę, to możecie sobie je zamawiać. Na sztuki 2, 4, 6 albo więcej opcji. Także to wszystko jest do kupienia w naszym sklepie, ale to nie wszystko. Na ostatnim live'ie była jeszcze rozmowa na temat czapek, czy to mają być plastikowe, czy bawełniane i tak dalej. Kasia chciała, żeby to były 100% bawełny. Trudno było znaleźć takie czapki, ale udało nam się. Na targach poznaliśmy faceta, który sprzedaje takie czapki, produkuje takie czapki na Żwic. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i wspólnymi siłami udało się stworzyć dwa modele czapek. Mamy zielony, taki piękny butelkowy, oraz czarna, klasyczna czarna czapka podróżowania z nadrukami na ekoskórce z logo podróżowanie. Obydwie te czapki są w unisex, czyli dla faceta i dla kobiety. Dwa kolory, limitowana edycja, 100% bawełna organiczna, więc jeżeli nie macie pomysłu na prezent albo chcieli mieć po prostu taką czapkę, to możecie sobie zamówić. Cena jest bardzo przystępna. Przez pierwsze 7 dni od wprowadzenia tej czapki, czyli od teraz, jest jeszcze 5 zł taniej, także możecie kupić tą czapkę dla siebie albo dla kogoś w prezencie. Bardzo przyjemna w dotyku, no i przez to, że to jest 100% bawełna, nie poci się też głowa podczas, nie wiem, jakiegoś wysiłku fizycznego, bo w tych plastikowych czasami tak jest. Ale kończąc ten wątek w ogóle sklepikowy, ci, którzy byli na targach, widzieli już, że mamy kubki z podróżowaniem, emaliowany kubek, malutki, piękny, na kawkę, herbatkę i inne na napoje, z logo podróżowanie, pakowany w taki ładny tekturowy kubeczek, może być na prezent zapakowany też od razu. Kupując też te wszystkie rzeczy, wspieracie też naszą podróż i to wszystko to, co działamy na internecie i tworzymy różne treści, więc jeżeli chcielibyście nam, tak powiem, pomóc w tworzeniu tych treści, to zachęcamy do wejścia na nasz sklep, sklep podróżowanie.pl. Nie mamy Patronite'a, zamknęliśmy Patronite'a, ale mamy teraz sklepik, więc serdecznie do niego zachęcam po nowości. Dobra, kończę ten dział autopromocji i teraz zapraszam was do środka. Jeszcze wchodzę do Ducato i w środku wam opowiem dokładnie co i jak z tym remontem, kosztami, a nie wejdę do LTK-a, ponieważ LTK jest teraz u mechanika, wymieniają olej, paski i tak dalej. Jutro będą wymieniać opony i po pojutrze wyruszamy nim w podróż. Ale póki jeszcze to nie nastąpiło, to porozmawiamy o podsumowaniu budowy i remontu w środku. No dobra, jesteśmy w środku i moi drodzy, zacznę od podsumowania, ile to w ogóle trwało, ponieważ przez cały remont prowadziłem dziennik, księgę budowy i w tej księdze zabudowy zapisałem wszystkie rzeczy, które tutaj trzeba było wykonać z podziałem na poszczególne dni. Po prostu każdego dnia robiłem sobie taki plan, że co następnego dnia, pod wieczór robiłem, co trzeba następnego dnia zrobić. No i rano się budziłem, szedłem do pracy tutaj do garażu i to wykonywałem. Popatrzyłem sobie teraz, ile mniej więcej dni mi zeszło i na całą zabudowę tutaj, według tego co tu się działo, 20 dni roboczych
ale to nie oznacza, że cały projekt trwał 20 dni, bo trwał znacznie więcej. Same te prace malarskie, no to był ponad miesiąc u Kuby, wcześniej u poprzedniego jeszcze blacharza to było też jeszcze parę tygodni. W międzyczasie my też mieliśmy różne wystąpienia, różne rzeczy, jeździliśmy po Polsce, na niektóre rzeczy też czekaliśmy, więc to wszystko trwało dłużej. Ale ja tutaj spędziłem 20 równych dni przy tym garażu i udało się samodzielnie wybudować kampera. I podkreślam to słowo samodzielnie, ponieważ przy poprzednich budowach zawsze się ktoś pojawił. Przy wycinaniu okien był mój brat, przy Ducato poprzednim razem był Szymon, mój sąsiad, pomagał mi przy zamontowaniu prysznica w łazience. I parę osób się tak przewinęło przy takimi drobnymi pomocami, natomiast przy tym wanie byłem 100% Łukasz, absolutnie nie było tu nikogo. Przyszedł mój brat, co prawda Romek, i on podłączył Webasto, po prostu tam wąż paliwowy połączył z Webastem i tutaj mi pomógł jeszcze przy montażu fotela dla pasażera i fotela kierowcy. Więc to są jedyne, że tak powiem, pomoce. No i jeszcze trzeba tutaj powiedzieć o naszym Maćku, nie lubię mówić na jego stolarz, ale Maciek, który ma maszynę do wycinania CNC i on nam zrobił meble w tym kamperze, w tym i w tym, o którym ja teraz mówię, bo ja siedzę cały czas w Ducato, przypominam, że to jest nasz drugi kamper, a teraz mówimy o LTK-u. Więc Maciek dostał ode mnie zlecenie już w czerwcu bodajże, że będziemy robić mebelki i w sierpniu, jak odebrałem samochód, to zrobiliśmy pomiary, zaprojektowaliśmy te szafki i Maciek je wycinał i robił tam u siebie w garażu. Ja je odebrałem od Maćka, już były gotowe, poskręcane z zawiasami, z siłownikami, ze wszystkim i je tylko, że powiem, przykręciłem do ramy tego samochodu, więc ja z meblami nic nie robiłem, łącznie z blatem, nawet otwór na kuchenkę Maciek wyciął w maszynie i polakierował jakimś super niemieckim lakierem, który naprawdę jest moim zdaniem super. Dobra, więc czas trwania tego procederu remontu kampera to było 20 dni, a teraz przechodzę do kosztów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o koszty, to ja to wszystko, co ja teraz mówię, będzie na naszej stronie pod podróżowanie.pl i tam będzie gdzieś jakiś artykuł koszty budowy kampera i będzie podzielone na Ducato i na LTK. Ducato to już wiem, bo widziałem setki, a nie tysiące wyświetleń tego posta i widziałem po kliknięciach w linki, że korzystacie z tej listy. Bardzo mnie to cieszy i zachęcam, żeby to robić, ponieważ część z tych linków jest afiliacyjna i na przykład te rzeczy, które kupicie na Allegro, to tam procent czy 2% tej wartości skapuje do mnie i przez ostatni rok udało mi się zarobić mi i Kasi 1000 zł w ten sposób, także bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Jeżeli chodzi o ocieplenie, to tam dużo nie musieliśmy zmieniać, bo w LTK-u było bardzo dobre ocieplenie, zrobione już lata temu przeze mnie i to była sprawdzona wersja, tam była mata butylowa, pianka kauczukowa i Alufox i dokładnie tak samo było teraz, z tym, że zrobiliśmy takie ulepszenie, zdjęliśmy Alufox, czyli zdjęłem Alufox, schowałem go na bok i uzupełniłem na całą długość, na cały dach, no, nakleiłem 19 mm pianę kauczukową z bitmatu, żeby dodatkowo ocieplić dach, bo tam wcześniej był tylko 1 cm, teraz są 3 cm i wydaje mi się, że to spokojnie na Afrykę wystarczy. Na bokach, w niektórych miejscach tam, gdzie blacharze usunęli blachę, to dałem matę butylową z warstwą aluminium. Włożyłem w te wszystkie wnęki, które są tam gdzieś za meblami, za łazienką, tam było dużo miejsca, więc ja to po prostu dodałem tam styrodur i w tym momencie w niektórych miejscach jest 9 cm styroduru, więc wydaje mi się, że to się nie przebije, po prostu już żaden ziąb ani nadmierny upał, że tak powiem, nie przejdzie przez ten 9-centymetrowy styrodur. No ale do rzeczy, koszty tej pianki, maty butylowej, Alufoxa, styroduru, to co dodałem, to 978 zł. Przypominam, że zniżka w Bitmat na 10% na całość zamówienia jest nadal aktywna. Wystarczy wpisać hasło podróżowanie bez polskich znaków, wtedy wam się odliczy 10%. Jeżeli zamawiacie dużo więcej pianek i chcecie na przykład całego kampera zrobić, to lepiej się odezwać do nich na maila i wtedy uzgodnić cenę, ponieważ oni są bardzo do dogadania i można z nimi zrobić fajny rabacik. Ogrzewanie. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to wydaliśmy tylko 50 zł na trójnik i taki zawór zwrotny do Webasto, do paliwa, ponieważ Webasto było stare, które już mieliśmy w LTK-u. Okna. Okno boczne do Metika 2500, okno dachowe 469, czyli razem za dwa okna zapłaciliśmy 3000 zł. Kuchnia. Z lewo kuchenka do Metika kosztowała 1700 zł. Bateria kuchenna 85 zł. Pompa do wody 0, ponieważ była stara. Wyświetlacz poziomu wody 194, 250 za sondę. Mamy zbiornik na 100 litrów na czystą wodę, on jest pod łóżkiem i on kosztował 728 zł, kupiony na Allegro.
a na szarą wodę jest tylko 64 litry, bo inny mi się nie mieścił pod spodem w samochodzie za oponą zapasową i ten na 64 był bardzo tani, ale długo go szukałem i on nie jest dedykowany do kampera, tylko po prostu taki zbiornik, przez to, że nie jest do kampera, to jest dużo tańsze. 398 zł. Dodatkowo jakieś listwy, podłączenia, węże, jeszcze 2,5 tysiąca złotych lodówka z Abem Camper Service, tylko że tą lodówkę kupiliśmy w zeszłym roku. Ja tu ją wliczam do kosztów wszystkich, ponieważ to jest taki świeży koszt, nie sprzed 3 lat, tylko z zeszłego roku, ale będę to wliczał do tego. I za kuchnię, wszystko co się dzieje w kuchni, 6,5 tysiąca nam wyszło. Najwięcej ze wszystkiego kosztowało nas lakierowanie, że tak powiem. Lakiernik, blacharz, lakier i te wszystkie rzeczy, które dokupiliśmy do vana, czyli plastiki, zderzaki, drzwi boczne, jakieś zasłonki z przodu, obszywanie foteli, w ogóle fotel. Kupiliśmy fotel dla pasażera. Kasia ma teraz oryginalny fotel z Volkswagena na oryginalnej podstawce, więc raz, że bezpieczniej, a dwa, lepiej to nawet wygląda. Za fotel używany zapłaciliśmy 400 zł razem z podstawą. On był w koszmarnym stanie, trzeba było tam wszystko wymienić, ale do nasz pan z Andrychowa, z tapicer z Andrychowa nam dołożył podłokietniki, dołożył nam piankę z tyłu, także to wszystko ładnie wygląda i za taką usługę tapicerską zapłaciliśmy 2900 zł i to jest dwa fotele plus gąbki, nie te, które siedzę na nich, ale one wyglądają identycznie, tylko nie mają zagłówków. Duża gąbka jest na plecy, duża gąbka na siedzenie, oprzyte w tym samym materiale, a jeżeli chodzi o sam materiał, to zużyliśmy bodajże 8 metrów na fotele i jeszcze kupiliśmy na zasłonki do tyłu. Z tyłu będą takie duże kurtyny, które nas oddzielać będą od drzwi oraz tutaj na okno boczne będzie też taka zasłonka z tego samego materiału, bo on nie przepuszcza też światła, jest gruby. I na te materiały wydaliśmy 325 zł. Lampki, obrysówki, antena samochodowa, akumulator rozruchowy, ponieważ po poprzednich zimach tamten akumulator już... A nie, jeszcze akumulator żył dobrze, tylko że ja go zostawiłem u blacharza i nie był używany, nie był bardzo długo używany ten samochód, no i, że powiem, rozładowało się, ponieważ znalazłem źródło rozładowywania naszego akumulatora. Była to lampka LED-owa w takim gniazdku na USB. Więc jeżeli ktoś z was ma takie gniazdko na USB i podłączony jest akumulator rozruchowy i tam jest taka dioda niebieska, bo czerwona, zielona, to lepiej wylutować tą diodę albo zrobić włącznik, wyłącznik, albo po prostu się tego pozbyć. Bo w ten sposób straciliśmy 445 zł na nowy akumulator. Naprawy blacharskie plus malowanie, przez tam dwie ekipy to było naprawy blacharskie. To wszystko nas kosztowało 13,5 tysiąca. Za lakiery, czyli za Raptora, podkład i wszystkie te dodatki, które tam Raptor przyszło, było 3700. To jest kwota, którą my nie zapłaciliśmy, ponieważ my dostaliśmy tam spory rabat u nich, ale jest to tyle warte. Mówię to dlatego, jeżeli ktoś z was chciałby malować Raptorem, to żebyście wiedzieli, że 3700 kosztuje sam lakier i te wszystkie podkłady i spraye, które tam oni wysyłają. Natomiast no, za blacharza, w zależności od tego, jaki ich samochód jest zgnity, to trzeba będzie po prostu zapłacić, podejrzewam, około 12-13 tysięcy. No i lakierowanie parę tysięcy, więc w sumie nas kosztowała te wszystkie usługi związane z malowaniem, lakierowaniem, szpachlowaniem, gipsowaniem i czyszczeniem, to wszystko kosztowało, słuchajcie, 18 tysięcy, więc to jest bardzo dużo, a przeżywałem to na początku, natomiast pomyślałem sobie, że wiele osób ma kilka samochodów albo samochody też terenowe, tylko po to, żeby jeździć na weekend i wydaje w nie bardzo dużo pieniędzy, inwestuje, to jest taka zabawka, taki gadżet, no więc my mamy tego LTK, taki gadżet. Pieniędzy do grobu nie zabiorę, jak to mówią. I uwaga, teraz podliczając te wszystkie plastiki, dodatki, części do samochodu, akumulatory, opony i cała reszta, to jest 28,5 tysiąca. Możecie napisać w komentarzu, czy to jest dużo, czy to jest mało, zwłaszcza, że to jest samochód, który ma 20 lat. Meble, jak mówiłem, zrobił nam Maciek ze Styszawy i on może wam też zrobić meble i waszym znajomym, powycinać przeróżne rzeczy w CNC, breloczki, budki, fotobudki, karmniki dla ptaków. On tam po prostu mnóstwo rzeczy robi, to jest bardzo kreatywny i pracowity człowiek, więc oczywiście dostęp do niego, namiary będą tutaj pod spodem, pod filmem, albo na naszej stronie podróżowanie.pl. Za całą tą usługę zrobienia nam mebli Maciek skasował tylko 1500 zł, ale to jest po znajomości, więc możliwe, że jeżeli będziecie chcieli zamawiać, to będzie troszeczkę więcej. Natomiast trzeba byłoby to z nim indywidualnie ustalać. Zawiasy, uchwyty,
siłownik meblowy i wszystkie te rzeczy, które dodaliśmy do mebli, to kosztowało też paręset złotych. Najdroższa oczywiście była sklejka. Sklejka podrożała niesamowicie po wybuchu wojny w Ukrainie. Sklejka na meble 9 mm, 3 sztuki, to jest 659 zł. 15 mm kosztuje jeden arkusz, tylko 375 zł. Nie jest koniec sklejki, bo jeszcze było dużo więcej użytej, ale to będzie za chwileczkę. Więc ogólnie meble, wszystkie meble kosztowały 3250 zł. Elektronika. Elektronika kosztowała niewiele, ponieważ niewiele wymienialiśmy. Mieliśmy cały ten sam stary sprzęt, przetwornicę, która przetwarza prąd 12x230, zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem, izolator akumulatorów, który ładuje podczas jazdy. To wszystko zostało ze starego LTK, więc tutaj je tylko przełożyłem. Kupiliśmy panel fotowoltaiczny, 800 zł za nowy panel, który po prostu kupiłem na Allegro. Prosty, zwykły panel, 380 W, tam dane możecie sobie zczytać z naszej strony. Panel jest zamontowany na profilach aluminiowych. Te profile aluminiowe były kupione w Brico i kosztowały 160 zł za 7 sztuk. Do tego kupiłem sobie takie zaślepki, żeby mi się nie wlewała woda do środka i te zaślepki kosztowały 20 zł z wysyłką. Tak naprawdę 18 zł kosztowała wysyłka, a 2 zł może, czy tam 3 zł kosztowały te zaślepki, ale nie było w naszej okolicy takiego sklepu, żeby to sprzedawali, więc musiałem zamówić na Allegro. Mamy dwa akumulatory AGM, 2 razy po 100 amperogodzin, i one też są z Allegro, łącznie kosztowały 1100 zł. Do tego włączniki, lampki, takie do czytania, kable, 2300 zł za całą elektronikę. Łazienka, jeżeli chodzi o łazienkę, to ukłony w stronę firmy Well za pomoc i za bardzo dużą zniżkę, ponieważ dzięki firmie Well udało nam się bardzo szybko wybudować już drugi raz łazienkę w kamperze. To jest ekspresowy system budowania i bardzo estetyczny, i ja po prostu zawsze chwalę tą firmę Well i bardzo ich pozdrawiam, bo to są bardzo sympatyczni ludzie, którzy tworzą fajny produkt i fajnie, że znaleźli taką opcję po prostu pomagania też w budowie kamperowcom i vanliferom. Dobra, płyty Well, my kupiliśmy tylko 2 sztuki, ponieważ mieliśmy kilka płyt z zeszłego roku, takich resztek, i połączyliśmy jej. Te płyty kosztowały łącznie, te 2 sztuki, 864 zł. Do tego były listwy montażowe, bo te płyty się montuje na takich listwach aluminiowych w różnym kolorze. I te płyty, te listwy, przepraszam, łącznie kosztowały 1400 zł, ale to nie były też wykorzystane listwy na łazienkę. Były to listwy, które są wykorzystane tu z boku na zakończeniach rogów, na rogach łazienki, na rogach drzwi, więc tych listw tam troszeczkę więcej zeszło już poza samą łazienkę, bo w sensie na zewnątrz wana. I co ciekawe, pierwszy raz zamontowaliśmy takie zaokrąglone brzegi szafek wiszących, jak i szafek kuchennych, żeby nie obijać się, nie robić sobie guza na rogach, to zamontowaliśmy też z firmy Well właśnie są te listwy. I super się to, że tak powiem, sprawdziło, fajnie to wygląda, łatwe to jest w montażu. I takie listwy, no nam wyszło 5 sztuk, to za 740 zł, ale łącznie wszystkich tych listw to 1400 zł, z czego połowa to są te listwy na meblach. Ale warto, bo naprawdę jest to bardzo ładna rzecz, no jest to z amelinium, więc lekkie. Co to jest? Amelion. Co? Amelinon. Drzwi do łazienki są na prowadnicach meblowych z neodymowymi magnesami i cały ten zestaw kosztował nas jakieś 60 może złotych, ta prowadnica i magnesy. Zamontowaliśmy taki nietypowy wentylator wyciągowy, który przyszedł do nas aż z Niemiec. Ja go w Polsce jeszcze nigdy nie spotkałem i on jest dedykowany do kamperów, natomiast w środku tam są takie dwa jakby z komputera wentylatorki, i zrobiłem to dlatego, że miałem wcześniej w tamtym miejscu dziurę po wentylacji, która była zrobiona dla lodówki, która była na gaz i musiała mieć wentylację. Chciałem po prostu wykorzystać tą dziurę i znalazłem taki odpowiedni wentylator, który ma taką funkcję tylko jedną, wyciągania na zewnątrz. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Taki wentylator kosztuje 179 zł. Lampa LEDowa w łazience jest z odzysku, z poprzedniego wana. Toaleta również, toaletę tylko wyczyściłem octem, bardzo dużo octu trzeba zagotować, wyczyścić ten kamień, który tam jest. I toaleta Porta Potti jest ta sama i koszt 0 zł, natomiast
dokupiłem uszczelkę i uszczelka kosztuje 63 zł i dzięki temu ta toaleta wygląda jak zupełnie nowa. Prysznic turystyczny, który będzie w kamperze, kosztował 0 zł i szafka łazienkowa wisząca z kastoramy plastikowa z trzema lustrami 178 zł. Całość, łazienka, wszystko co się dzieje z łazience z tamtej strony, od wewnątrz i zewnątrz, to jest 3200 zł. Narzędzia, otwornica, taśma izolacyjna, konektory, nitowkrętki, Sikaflex, Sikafilex Premier, ten podkład, który jest bardzo ważny, silikony, kleje i śrubki, to wszystko skosztowało 2000 zł. Natomiast sklejka, którą użyliśmy na ścianach, na wszystkich ścianach bocznych, na, z jednej i z drugiej strony łazienki, na suficie, 6 arkuszy dużych, sklejki 6-mm sosnowej, kosztował 1000 zł. W Ikei na dekoracje jakieś tam bibelotki, to co widzieliście w ostatnim tygodniu, wydaliśmy 265 zł, czyli te wszystkie inne dodatki, śrubki, wkręty i tak dalej i narzędzia kosztowało 3400 zł. I teraz poproszę o werble. Uwaga, uwaga, wszystkie koszty, cały remont vana kosztował nas 51 tysięcy i 102 zł, czyli 51 tysięcy. To są wszystkie koszty, które ponieśliśmy tutaj. No nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Wydaje mi się, że no, na pewno jest to dużo mniej niż ten kosztował. Ten kosztował raz więcej, no 120 chyba tysięcy było. Koszty razem z zakupem samochodu, czyli 80 tysięcy było w środku. A tu mamy 51 tysięcy w środku, z czego to jest lakier większością tej kwoty. No więc jeżeli byśmy odjęli... Jeżeli odejmiemy koszty lakierowania, to tylko 23 tysiące. Koszt zabudowy kamperowej kosztował tylko 23 tysiące. To chyba nie jest dużo. Nie wiem. Wydaje mi się, że jak na koszt przerobienia busa na kampera z takimi eleganckimi fotelami, oknami, dach Dometika, kuchenką... Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tej kwocie. Dobra, teraz tu rzucam już kilka kwot. Ale tak, 23 tysiące koszt zabudowy wewnątrz, 28 tysięcy lakierowanie, łącznie to daje 51 tysięcy. I to jest wszystko. Tak, już więcej nie mam nic. Dobra, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja sam nie wiem. Chyba nie jest źle, bo to jest strasznie dużo z opinii odnośnie przebudów kampera, że się tego nie da zrobić poniżej 80 tysięcy, a 100 tysięcy. Niektórzy ludzie takie bzdury opowiadają w internecie, a pierwszego LTK, kto z was pamięta, za ile przerobiliśmy pierwszego LTK, ile kosztowała nas zabudowa w środku? Jeżeli ktoś z was pamięta, to dajcie znać w komentarzach, to wtedy wam wyślę. Osoba, która pisze, napisze, to dostanie ode mnie kubek. Kubek, o, dwa takie kubki, zestaw kubków, kubek z podróżowaniem i kubek Van Life Polska, będzie można sobie w tym pić co się chce. A propos konkursów, to jeszcze jedna jest sprawa, mam do was taką jedną prośbę, żebyście nam pomogli wybrać nowe imię do nowego kampera, do LTK. I te osoby, które dotrwały tutaj do końca, podejrzewam, że część z was już się poddała tam oglądając na samym początku albo w połowie, ale te osoby, które dotrwały do końca, to bardzo byśmy was prosili, żebyście nam pomogli wybrać nowe imię do LTK, ponieważ jest LTK-ów na polskim Van Life'ie, jest dosyć dużo i nie każdy wie, o co chodzi, dlatego pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć jakąś taką ciekawą nazwę. I jeżeli ktoś z was wybierze taką, napisze taką fajną nazwę i my ją wykorzystamy i będziemy ją używać, to ta osoba otrzyma od nas cały zestaw gadżetów. Kubek, kubek podróżowania, kubek Van Life Polska, te dwa kubki, nie te, które wysyłam tamtej osobie, która wyśle ile kosztował kamper, tylko mamy ich troszeczkę więcej. I jeszcze do tego dorzucimy karty, karty Van Life'owe, którymi można sobie grać. W vanie, w domu, w przyczepie, na ulicy, na przystanku, gdziekolwiek. Także taki zestaw dla osoby zwycięskiej, która napisze nam nową nazwę do naszego LTK zielonego, zielono-niebiesko-szarego, bo ma kilka odcieni, zależnie od tego, gdzie stoi i od, jakie światło się odbija od niego. To wyślemy taki zestawik. No i tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek was nie zanudził
i że z przyjemnością spędziliście te kilkanaście minut z Łukaszem. Obiecuję wszystkim tym, którzy czekają na Kaśkę, że Kaśka wróci. W przyszłym tygodniu Kasia będzie głównie kręcić, ja będę kręcił kierownicą i będę jechał Eltekiem w stronę Portugalii, natomiast Kasia będzie kręciła widoki i piękne ujęcia z drona i z drogi. I ona się tam, że tak powiem, pojawi, ponieważ jak to bywa przy budowie, kobiety znikają. Przychodzą tylko jako inwestorzy i tylko mówią, co jest źle i co jest do poprawy i co trzeba zrobić inaczej. Ale dobrze, że tak jest, bo ja niektórych rzeczy nie widziałem, które trzeba było poprawić. Zresztą mi to specjalnie na niektórych rzeczach nie zależało, ale Kasia przychodziła i mówiła, to zrób tam, to inaczej, to nie tu. No i dzięki temu ten van bardzo ładnie wyszedł. Dajcie nam znać jeszcze, czy wam się podoba ten van, a taki odcinek jeszcze van tour, żeby pokazać wszystkie zakątki, zakamarki, to zrobimy, jak już dojdziemy do Portugalii, ponieważ fajnie by było to pokazać w słońcu, a nie teraz w tej szarej, zimowej aurze. Trzymajcie się, do zobaczenia i bajo!